Magda Żakowska, dzień dobry. Też z nadśrodkowej części kontynentu zadba teraz o stabilną, słoneczną i ciepłą pogodę na świąteczny wtorek. W nocy więcej chmur na zachodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze pogodne niebo. Uwaga kierowcy, o poranku możliwe mgły. Nad ranem od 16 stopni na zachodzie do 10 na Warmii i na Mazurach. Wiać będzie ze wschodu i północnego wschodu słabo i umiarkowanie. Jutro w kraju przeważać będzie słoneczna pogoda. Przed południem chwilowy wzrost zachmurzenia na zachodzie i północnym zachodzie, po południu w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Kujawach i wschodzie Wielkopolski. Ciepło od 22 stopni na krańcach wschodnich i na północy do 28 na ziemi lubuskiej. W regionie w najbliższych godzinach i w nocy zachmurzenie małe. Nad ranem przy rzekach, jeziorach mogą tworzyć się mgły. Rześko będzie 12-11 stopni. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany. Jutro od rana słoneczna aura. Temperatura wyrównana, około 24-25 stopni. Wiatr zmieni kierunek na południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach spadek ciśnienia, jutro będzie 1014 hektopaskali. W środę stopniowy wzrost zachmurzenia, po południu przelotne opady i lokalne burze. W czasie burz uważajmy na silny wiatr. W czwartek po porannych mgłach słoneczna i ciepła pogoda. W piątek na niebie przewaga deszczowych chmur. W nocy nawet 20 stopni. W dzień od 24 do 28. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Do zobaczenia.